To jest sztuka reżyserowana przez Mikołaja Helizina, który jest jednocześnie autorem części tekstu. Autorem, czy autorką drugiej części jest Natasza Kalada, która zresztą jest jego żoną prywatnie. Oni są Białorusinami, którzy zmuszeni byli opuścić kraj. Niestety nie można było tam dłużej żyć. Poza tym było niebezpiecznie i no, można powiedzieć po świecie starają się przełożyć na język teatralny to, co ich boli, krótko mówiąc, no, to, troszkę co się tam dzieje i co się z nimi dzieje, z tymi emigrantami po wyjeździe. Wiem, że oni swoje spektakle w Rzymie dawali, w Londynie, w Nowym Jorku. Teraz ostatnio słyszałem, że ich teatr dał Lira w Globe Theatre w Londynie. No i teraz są w Warszawie. O czym jest rzecz? Rzecz jest o Białorusinach, emigrantach, którzy zmuszeni byli wyjechać albo którzy już po prostu nie wytrzymali tam. A generalnie pokazuje no to, że mimo iż my stojąc tu w Warszawie jesteśmy jakieś 200 km od granicy z Białorusią, prawda? Może mało wiemy, może niedostatecznie wiemy, że ludzie tacy sami jak my, mający podobne problemy jak my, cierpiący, bawiący się z dużym poczuciem humoru, no mają jeszcze nad głową takiego wariata, dyktatora, zresztą chyba jedynego dyktatora w Europie. I no przez to nie mogą wrócić do ojczyzny. Sam reżyser wyjechał w Sylwestra z 2010 na 2011 w podłodze autobusu. Najlepszy moment, bo pogranicznicy są wtedy pijani. I robimy ten spektakl z dużą przyjemnością i ochotą, bo to jest troszkę inne podejście do teatru, troszkę inny teatr, powiedziałbym taki bardziej naturalny, prawdziwy. Ja gram, czy tam jestem jakby alter ego i reżysera, a jednocześnie takiego człowieka, który się nazywa Dima Bondarenko. To jest historia jakby dwóch ludzi w jednej postaci. Z Dimą spotkaliśmy się niedawno podczas prób. O tyle ciekawa sytuacja, że Dima siedział półtora roku w więzieniu i 10 dni po wyjściu z więzienia spotkał się z nami tutaj na próbach. Niezwykły człowiek, wysoki, postawny, łysy facet. Swego czasu był w specnazie, potem stał się bojownikiem o wolność, a jeszcze do tego jest nauczycielem pływania, instruktorem pływania. Więc bardzo postawny gość, a natomiast dusza absolutnie łagodna, taki longin podbi piętra. To ciekawe poznać postaci, które się gra, zazwyczaj nie ma takiej szansy. Przeskakuję przez ten asfalt, wpadam na skraj, rozglądam się dookoła i widzę, że jestem w Kobryniu. Zapraszamy Państwa serdecznie na spektakl Czas Kobiet w reżyserii Mikołaja Helizina. Premierę będziemy mieli 9 czerwca i gramy spektakle do 17. Także jeżeli ktoś będzie miał przerwę między meczami albo nie za bardzo się interesuje piłką nożną, zapraszamy do nas, do Teatru Polskiego, na scenę kameralną.